Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym pokazać, jak można wymalować takie właśnie jajeczko wielkanocne metodą woskową. Później można takie coś zapakować, można kogoś obdarować, a można sobie zostawić do dekoracji. Do tego potrzebujemy no przede wszystkim białe jajeczka. Bardzo dobry jest kominek, który tutaj nam podgrzewa. Ja sobie troszeczkę podłożyłam, bo nie było takiego efektu ciepła, więc tutaj podałam jeszcze jedno takie pudełeczko i ono tutaj grzeje, a tu się u góry roztapia nam taka zwykła świeczuszka. I do tego jeszcze musimy mieć do kolorowania tutaj kolorku farbki rozpuszczone i wystudzone już, bo tak jak tutaj na przepisach piszą, żeby w gorące farby wkładać, no ja wolę już w zimne, ponieważ rozpuści nam się wosk na jajeczku, jak damy do gorącej farby. Zaczynamy pisać. Mamy tutaj już roztopiony taki wosk, białe jajeczko. O, muszę zdjąć okulary. I piszę. O, jeszcze troszeczkę mamy coś za zimne. Albo szpileczka, albo to nie jest prawdziwy wosk, tylko taka parafina ze świeczki. Jest przeźroczysta i bardzo słabo widać ją na jajeczku. Ale będzie za to efekt, jak zafarbujemy. Wkładając do rozpuszczonej farbki. Słoiczku. Trzeba to robić dość szybko, ponieważ wosk szybko się zastyga. Teraz mamy już trochę upisane jajeczko, więc je troszkę włożymy do farby. No, żeby Wam zademonstrować, jak to działa, może, bo tutaj mamy włożone dwa razy do jednej farby, ale włożymy, może, nie wiem, może to w tej. I teraz wyciągamy z powrotem. Delikatnie osuszamy.
Mamy tu już jakiś wzorek, jakiś kolorek. No ale to już nie jest jeszcze wszystko. Teraz piszemy dalej. Teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Kolorowe jajko się zrobiło. To, co włożyliśmy do tej farbki, upisaliśmy, zostało w innym kolorze zafarbowanym. I to jest właśnie efekt. Troszeczkę teraz już potrzymamy dłużej, żeby nam się lepiej zafarbowało.